Najważniejszym elementem każdej szopki jest stajenka. U ojców Bernardynów w Warcie w drewnianej kołysce śpi mały Jezus. Nad jego snem czuwają Maria i Józef. To symbol wcielenia, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i dzielił los zwyczajnych ludzi. Dlatego stajenkę otaczają figurki cieśli, kowali, pasterzy, garncarzy. Jedni jedzą, inni przygotowują posiłki. Ktoś czerpie wodę ze studni, by napoić zwierzęta. Są przecież krowy i owce. Szopka u Bernardynów to największa ruchoma inscenizacja narodzin Jezusa w naszym regionie. Co roku pojawiają się w niej nowe figurki, takie jak na przykład kobieta piekąca chleb. Szopka przyciąga dzieci swoim kolorytem, różnego rodzaju pomysłami, które co roku pojawiają się w naszej szopce, ale także i dorośli w swojej pamięci wracają do lat dzieciństwa i z chęcią też przyglądają się tej szopce, podziwiają ją i przypominają sobie te najpiękniejsze momenty ze swojego życia, które związane są z świętami Bożego Narodzenia, z atmosferą świąt, z domem rodzinnym. Wokół stajenki u Bernardynów toczy się zwyczajne życie. Jest warcki ratusz, zakonnik w brązowym habicie wędruje do kościoła. To również przypomnienie przesłania, jakie niesie bożonarodzeniowa szopka. Powinniśmy oprócz tych zewnętrznych przygotowań pamiętać o tym, aby nasze wnętrze, nasza dusza też była przygotowana, abyśmy nie żywili do nikogo urazy, biorąc do ręki opłatek, dzieląc się chlebem, dzielić się także miłością, sercem, być dobry jak chleb, tak jak mówi święty brat Albert, a w dzisiejszych czasach powtarza to papież Franciszek. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy ludzie otwierają swoje serca dla innych, chcą być z rodzinami. To czas zastanowienia się nad własnym postępowaniem i przebaczania. Drodzy telewizowie, wszystkim Wam życzę nadziei, która płynie z żłobka betlejemskiego. Tą nadzieją jest Bóg, który przychodzi do nas, przychodzi do naszej codzienności. Mimo problemów i trudności, które przeżywamy na co dzień, On jest tą nadzieją. On nas podnosi i przywraca nam godność dziecka Bożego.